W najnowszym numerze tygodnika Siedleckiego publikujemy Wasze życzenia walentynkowe. Na dwóch stronach znajdziecie wyznania miłości i zdjęcia zakochanych. W jednym z kolejnych numerów przedstawimy pary, które zaprosiliśmy na romantyczne kolacje w najlepszych lokalach w regionie. Przyjeżdżają tu z najodleglejszych zakątków Polski, skuszeni ogłoszeniami o pracę z możliwością zamieszkania. Na miejscu okazuje się jednak, że rzeczywistość przekracza najgorsze wyobrażenia. Każdy, kto tu trafi, mówi tylko jedno – makabra. O tym swoistym obozie pracy przeczytacie w artykule Zbigniewa Juśkiewicza. Droga krajowa nr 76, która przebiega przez powiat garwoliński i która została wyremontowana za prawie 400 tysięcy złotych, po 3 miesiącach praktycznie nie nadaje się do użytku. Uszkodzeniom uległo już kilkadziesiąt samochodów, które tędy przejeżdżały. Co na to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad? Więcej w artykule Justyny Janusz Samochody jak po strzelaninie. Żyje w tragicznych warunkach. Mieszka w drewnianym baraku na pustkowiu zapopielowym. Śpi na barłogu. Wodę do picia czerpie z pobliskiego rowu melioracyjnego. Historię człowieka z baraku opisuje Bożena Luczewska-Matejek. Jest bardzo realna szansa na to, że władze Siedlec zakupią tereny od jednostki wojskowej i zbudują tam od dawna wyczekiwaną i bardzo potrzebną drogę. Jak będzie przebiegała nowa ulica i kiedy ewentualnie może ruszyć jej budowa, przeczytacie w tekście Marioli Zaczyńskiej Droga przez wojsko.